ani trochę nie trzeba było mnie namawiać. To jest taki format, który jak tylko wiedziałam, że się pojawił w ogóle po raz pierwszy, to miałam tak, w końcu będzie w TVP program taneczny. I kiedy ta propozycja się po prostu pojawiła przy okazji drugiego sezonu, no to od razu się zgodziłam, dlatego że to jest taki format, który jest tak radosny, tak fajny, tak dużo daje ludziom szczęścia i też przypomina takie fajne kawałki i pokazuje, że taniec, oczywiście dryg do tańca trzeba mieć, ale że taniec można też wyćwiczyć. No właśnie, i tego ćwiczenia jest dość sporo, ty zresztą coś wiesz na temat ćwiczenia tańca. Nie wolałabyś być na miejscu uczestników? Z perspektywy czasu powiem szczerze, że cieszę się, że jestem teraz trochę w innej roli, dlatego że wiem, jak dużo wymaga takie poświęcenie dla tego typu programu i ja się czuję fantastycznie w roli współprowadzącej i cieszę się, że mogę ich wspierać, że mogę wspierać te duety, że mogę im służyć dobrą radą, ale jednakże to nie ja spędzam 7 godzin na siłowni. No ty już masz to za sobą, powiedzmy, chociaż oni twierdzą, że to jest cięższa praca niż ta w Tańcu z Gwiazdami. Moim zdaniem jest cięższa, szczerze powiedziawszy, dlatego że mają za każdym razem dwa tańce. Jedna osoba z pary tańczy solówkę już od pierwszego odcinka. W formacie, o którym rozmawiamy, jest trochę inaczej. Plus tam tutaj nie tańczą profesjonaliści ze sobą. To jest dwóch amatorów. Okej, nasi bohaterzy w tym roku mają albo doświadczenie aktorskie, gdzie jest praca z ciałem, albo akrobatyczne, ale mimo wszystko nie jest to taniec. I jest to bardzo, bardzo duże wyzwanie, żeby się zmierzyć z tańcem właśnie nie towarzyskim, tylko takim teledyskowym, w którym jest mnóstwo różnych wariacji na temat tańca. I przyznam, że jak na to patrzę, to uważam, że jest to trochę trudniejszy format.